Wierność w fotografii to nie jest moja mocna strona. Czasem zdrada kończy się tak. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Tak, tak. Doszło do pewnej zmiany. Kiedyś zmieniłem Fuji na Canon'a. Teraz zmieniłem Capture One na Lightroom'a. Już jakiś czas temu mocno testowałem i sprawdzałem. A dlaczego? Dowiecie się w tym filmie. Na samym starcie zaznaczę, że na końcu zobaczycie moją obróbkę przykładową właśnie w Lightroomie. Jak to wygląda, jak to działa. Ale muszę zacząć od tego, dlaczego zmieniłem właśnie na Lightrooma. I chodzi tutaj o prostą rzecz, o sztuczną inteligencję, o maski AI. To właśnie maski AI skłoniły mnie do tego, by zrezygnować jednak z Capture One, którego bardzo lubię i nie będę tego ukrywał. No ale czas, no, przede wszystkim szybkość, sprawność tej obróbki, to jak działa to wszystko naprawdę płynnie i mogę dużo szybciej ogarniać te materiały. Mogę poświęcić więcej czasu na selekcję. To to spowodowało, że Lightroom wygrał. Ale żeby o samych maskach troszkę więcej, bo to one są głównym czynnikiem, to. Nie, te maski nie są idealne. Nie zawsze wykrywają idealnie, nie zawsze działają idealnie. Ale na 300 zdjęć, jeżeli mam większość zdjęć, gdzie są ludzie, gdzie są twarze, to tak myślę, że w 90, 95% te maski wpisują się idealnie. Znaczy one dokładnie zaznaczają to, co ja bym zaznaczył. I to jest dla mnie najważniejsze. Że większość materiału, w zasadzie tego. Malowania, które wcześniej robiłem w Capture One, robi teraz za mnie sztuczna inteligencja. Jeżeli gdzieś nie daje rady, coś nie wychodzi tak, jakbym zakładał, no to prosta sprawa. Wtedy sobie jedno, pojedyncze zdjęcie na cały materiał domaluję, poprawię, ale dalej to jest ogromna oszczędność czasu. Okej, okay, ale Lightroom nie jest aż taki fajny w takim razie, skoro mówię tylko o maskach. No, Lightroom jest dużo bardziej toporny. Capture One to program delikatny, subtelny, w którym te wszystkie suwaki działają bardzo tak, no właśnie, subtelnie. Te różnice po przekręceniu trochę w tom, trochę w tamtom są minimalne. To jest tak dobre, że aż się tego nie chce przełykać, tylko trzymać usta. I nie jest to taki, taka skokowa zmiana. Lightroom wydaje mi się dużo bardziej ociężały i toporny w porównaniu do Capture One. I oczywiście to może być kwestia mojego przyzwyczajenia, bo w efekcie finalnym ja uzyskuję efekt z Lightroomie taki, jak chciałem. No tak, w 95%, ale jednak, tylko co warto zaznaczyć, no w Capture One pracowało mi się po prostu przyjemniej. Na pewno te kolory, wszystkie z Capture One. Są łatwiejsze dla mnie przynajmniej do uzyskania. Długo musiałem się napocić i namęczyć, by w Lightroomie uzyskiwać to, co udało mi się w efekcie uzyskać. Troszkę nawet uważam, że poprawiłem, zmieniłem tą obróbkę. Poprawiłem, może złe słowo, zmieniłem na taką bardziej naturalistyczną, bardziej naturalną, taką. taką Nie ingerującą, nie rzucającą się aż tak mocno w oczy, ale trochę o to mi chodzi. Więc. Czy całkiem rezygnuję z Capture One? No, na tę chwilę tak. Oczywiście mam go dalej na kąpie. Być może do niego kiedyś wrócę. Kto wie? Ale Capture One to przynajmniej na dziś, przynajmniej w fotografii ślubnej, gdzie muszę dużo tych plików obrobić, jest dla mnie opcją numer dwa i wygrywa właśnie Lightroom. Który nie jest aż tak miły i fajny, ale jest po prostu szybki. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba. Podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Mój preset do Capture One i takie workflow, jak maluję te zdjęcia, już jest dostępny na mojej stronie z kursami. Link oczywiście jest w opisie, już od jakiegoś czasu. Z tym presetem z Lightrooma pracuję od dłuższego czasu i go sprawdzam, parę osób testowało takie wersje, że tak powiem, beta. W tej chwili. Skończyłem ten preset. Udało mi się dotrzeć do momentu, w którym nie jest on aż tak inwazyjny, jest bardzo uniwersalny. Można uzyskać naturalną obróbkę, w zasadzie kręcąc tylko suwakiem, przesuwając suwak balansu bieli i ekspozycji. Jaki jest cel tych moich kolorów, które chcę uzyskiwać? Przede wszystkim lubię kolory, które nie są zbyt intensywne, zbyt nasycone, zbyt żywe. Ale lubię też, by postacie, ludzie, które, którzy są głównym celem moich zdjęć, głównym tematem moich zdjęć, się wyróżniali. Kiedyś trochę bardziej była widoczna, mimo że ona dalej była subtelna, to była bardziej widoczna ta, ta różnica taka, gdzie wyciągałem ludzi z tła. Gdzie tło troszkę przyciemniałem, ludzi trochę rozjaśniałem. W tej chwili zostawiłem jakby proces rozjaśnienia twarzy, żeby te twarze były widoczne, bo na tym mi najbardziej zależy, a cała reszta jest dużo delikatniejsza i bardziej pracuje na całym zdjęciu. Te maski nie są aż tak rzucające się w oczy, nie są aż tak intensywne, ale dzięki temu łapiąc fajne momenty w dobrym świetle, a nie tylko, bo nie zawsze jest dobre światło, mogę uzyskać fajny naturalny efekt. I na tym przede wszystkim zależało. Także, jeżeli wam zależy na takich naturalnych kororach, na kolorach, które nie są przekontrastowane, przerysowane, gdzie jest dosyć duża rozpiętość tonalna na zdjęciach, no to myślę, że ten preset może być ciekawą opcją. Wersja czarno-biała jest, jest jakby odpowiednikiem tego, co w kolorze tylko że oczywiście w czerni-bieli. Wydaje mi się, że jest taka dosyć szlachetna, stonowana, nieprzekontrastowana. Kiedyś dużo bardziej miałem tendencję do, do większego kontrastu na zdjęciach. W tej chwili. Wolę trochę mniejszy kontrast i tu, tu właśnie na to odpowiada ten preset. Preset jest dostępny oczywiście na mojej stronie z kursami. Link jest w opisie, więc jeżeli kogoś interesuje, ile to kosztuje, jak to wygląda, to możecie sobie sprawdzić. Wyjaśnię też kilka takich kwestii ogólnych. Jak sam kiedyś, dawno temu kupowałem presety. Były paczki, gdzie jest milion różnych presetów. Kolor taki, kolor siaki, kolorowaki. Ja do tego tak nie podchodzę, i wielu może być zdziwionych, że no okej, okay, to dostajemy jeden kolor, jeden BW, i czemu mamy za to płacić? No, to jest efekt finalny obróbki sprzed moich wielu lat, efekt jakiejś tam mojej pracy, podsumowanie gdzieś tam mojej obróbki, którą sfinalizowałem w postaci tego właśnie presetu do Lightrooma, którego sam używam. I. Też tam dostaniecie info, jak ja z tego korzystam. Zresztą zaraz wam pokażę w filmiku na kilku zdjęciach, jak to wygląda, jak to działa. Um, nie robię nigdy więcej, jakoś wersji kolorystycznych, bo tak naprawdę ten preset możecie sobie sami trochę dostosować do siebie. Jeżeli będziecie chcieli większy kontrast, to po prostu możecie. Przesuwać delikatnie suwak kontrastu, czy na przykład chcecie, żeby te maski bardziej się wyróżniały, to można zwiększyć intensywność tej maski i będzie większe wyróżnienie tych postaci, jeżeli chcecie trochę bardziej to dopracować. Ja wam daję ten preset w formie takiego otwarcia, takiego możliwości później dopasowania do siebie, i to wydaje mi się, że jest uczciwe i ciekawe, ale to wy zweryfikujecie. Więc, jeżeli chodzi o obróbkę, to najpierw ja sobie na tym ekranie Wam pokażę, jak wybieram zdjęcia i najpierw zmieniam właśnie ISO, czyli sobie wchodzę tu, mam wszystkie ISO, ISO do 3200, zaznaczam i zaznaczam sobie wszystkie zdjęcia i na drugim ekranie sobie zmieniam je na, na ten preset z tym ISO. Później to jedno zdjęcie, co jest na 6400 zmienimy sobie na kolejny preset i dwa zdjęcia na 12 do 12800. Przejdźmy sobie na ten preset. I teraz mam zmienione wszystkie zdjęcia, jeżeli chodzi o odszumienie. I teraz sobie wybieram najczęściej po prostu zdjęcia do, co chcę mieć w czerni bieli. W czerni-bieli chciałbym mieć to, 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 yy, zróbmy to i to. Więc te będą w czerni-bieli i klikam sobie mój preset. I teraz... Yy, Sztuczna inteligencja narzuca maski, więc to chwilkę trwa. Jak mam już wybrane czarno-białe zdjęcia, to potem wybieram kolorowe, więc na kolor zrobimy te, to Wam pozaznaczam i też przerobimy je, i to Wam pokaże, jak ten proces się dzieje. Gdzie klikam mój preset, jak się dzieje z kolorem. Więc mam zaznaczone te zdjęcia, i teraz sobie klikam kolor dz. I tu jak sobie zobaczycie, to mam właśnie te ISO z lewej strony na dole i mam y, też te moje presety BW, kolor. Ja mam też pakiet dokumentacyjny, to to jest w zasadzie ten sam preset, tylko że Co z... się stanęło? To jest w zasadzie ten sam preset, tylko że ze zmniejszoną intensywnością i ze zmniejszonym kontrastem i bez masek. Po prostu żeby to szybciej działało, jak komuś oddaję takie zdjęcia do wglądu i maski po prostu jakbym chciał same maski więc teraz mam już przerobione zdjęcia więc lwią część pracy mam już zrobioną i teraz jak to wygląda mam takie zdjęcie no to pokażę przykładową obróbkę więc ja bym sobie je delikatnie wyprostował i w zasadzie tak jest ok troszkę może bym je rozjaśnił i tu sobie balans byli zrobimy tak i one jest gotowe jak zadziałał preset maski tu zadziałały czyli troszkę te postacie są rozjaśnione Tło się delikatnie zmienia, jest takie bardziej kontrastowe, minimalnie ciemniejsze i mocno rozjaśniam skórę twarzy, żeby te postacie się wyróżniały. To już w zasadzie wystarcza. Więc mam obrobione pierwsze zdjęcie, już jest gotowe w zasadzie, tak? Jak ktoś nie ufa tym maskom, no to one widzicie. Tu, akurat w przypadku tego zdjęcia, zadziałało idealnie. W przypadku tego zdjęcia, no to tu nie będę nawet prostował jakoś szczególnie. Tu sobie delikatnie mógłbym to rozjaśnić. I tak jak mówię, jeżeli ktoś by chciał zwiększyć kontrast, zmniejszyć, no to sobie można tutaj zrobić. Mie, mi się podoba tak, jak jest, więc ja bym tu nic nie zmieniał. Możemy sobie zobaczyć. I teraz tak. Tu się nam coś zadziało przy nogach yy, Jezusa. Buzie, widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. A ja widzę! Ale szczerze mówiąc, to te zmiany generalnie są tak delikatne, że nawet jeżeli ta maska AI nie trafi gdzieś precyzyjnie, to jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza. Więc ja to odpuszczam. Mam zdjęcie czarno-białe. Teraz mamy zdjęcie kolorowe. No to często sobie korzystam tu. OK. Troszkę chyba jest za zielono. Zobaczmy jak było startowo. Bo czasem po prostu tak jest. Czyli ja bym to trochę rozjaśnił. Trochę ściągnął. OK. I, I jest OK już. Wystarczy. I mamy maski Zadziałały spoko, widzicie, postacie delikatnie się wyróżniają. Tło minimalnie się zmienia. Jakbyście chcieli te maski, na przykład to tło jeszcze bardziej się nam odcinało, to możecie sobie to zmienić. Albo jakbyście chcieli je trochę jeszcze przyciemnić, to też możecie sobie te maski sami zmienić. Dla mnie taka opcja jest ok, bo to jest tak fajnie. Najbardziej to widać na twarzach, bo te twarze ja dosyć mocno rozświetlam. Ale to w ogóle nie jest widoczne, jakby w samym, tu jakbyście zobaczyli samo zdjęcie, to to w ogóle nie jest widoczne, więc dla mnie tak jest git. Lecimy z następnym zdjęciem trochę szybciej, ok, to mamy już, tu jest wszystko git, tu nic nie kadrował, trochę za dużo jest różowego, troszkę ocieplić i jest spoko. Mamy kolejne zdjęcie, tu sobie troszkę przyciemnimy, troszkę zmienimy ten kadr, może tak. Tak jest, jeszcze i zobaczmy, jak przy tylu twarzach sobie to poradziło. No i tu nam znalazło tylko pierwszy plan, a na tłumie. Ale mi szczególnie na tym tle, na tych ludziach nie zależy. Szczerze mówiąc, ja to tak zostawiam i nic z tym nie robię. Teraz tu. Tu mamy taką sytuację. I zobaczmy. Tu nam zaznaczyło wszystkich ludzi i okej. Okay. A może tak zostać. Widzicie, dzieciaka zaznaczyło. Jest wszystko git. I jakbyście chcieli porównać sobie, tak, było minimalnie i rozjaśnione twarze. W zasadzie to wystarczy. W takich sytuacjach, jak ta na przykład, czyli tu bym sobie to wyprostował troszeczkę, tu bym sobie troszkę to przyciemnił, minimalnie balans bieli i teraz tak, znalazło nam postać? znalazło, więc jest spoko, bo mamy postać tutaj wyróżnioną. Reszta się odcina, więc jest git. Nic nie zmieniamy. Mamy kolejne zdjęcie. I teraz pytanie: Czy tutaj nam znalazło postać? Znalazło. Czyli nawet w takich warunkach znajduje nam tą postać. Jest git. Nawet znalazło skórę, więc jest fajnie to ogarnięte. Lecimy z następnym. Tu jest zdjęcie na przykład z błyskiem też znalazło postacie. To bym sobie przyciemnił, żeby było tak bardziej klimatycznie. Na pewno zmniejszam balans, zmieniam balans bieli. Można jeszcze nawet przyciemnić. I mamy klimat. Teraz tu. Takie dosyć mocno kontrastowe. O, i tutaj widzicie, nie pozaznaczało nam całych tych postaci. Jakoś to sobie tak dziwnie pozaznaczało, więc możemy mu pomóc. I teraz tak, możemy pomóc mu za pomocą. Tego object, czyli zaznaczamy mu postać, czyli w tej masce dodajemy, zaznaczamy object. Zobaczymy, co on nam tutaj pozaznacza. No i zaznaczył, jest ok. I jeszcze jeden obiekt sobie damy. Obiekt nie zawsze działa, nie zawsze zaznaczy nam idealnie, no ale zróbmy sobie tak. Bo on sam wyszukuje. Można to też pędzelkiem malować. OK. No i dobra, tam z tyłu zamalowało, ale to nam nie szczególnie przeszkadza, bo te różnice nie są duże, więc. Tak nam nie zależy. Tylko, że teraz ta maska też jest inna, więc tą sobie trzeba wyłączyć. Tu zrobić, yy, jakby, duplikowanie maski i odwrócenie. I teraz mamy tą maskę, ale musimy tutaj zastosować yy, ten preset z tym z tą maskami. Więc po prostu ja tutaj mam jakieś tam różne inne testowe. Tamten preset musi nazywał 2024 dz Maska Tło, więc znajduję sobie ten preset, zaznaczam i jest. Jest już poprawione tak? Twarze są ok. Tu, jak widzicie, na twarzy i to czasem widać, więc, więc warto czasem na to zwracać uwagę, że chcemy sobie domalować delikatnie, ok? No jest git. I teraz mamy zdjęcie w punkt. Troszkę rozjaśnić i jest spoko. Takie zdjęcie z bardzo różnorodnym oświetleniem, też wygląda fajnie. Widzicie tak, jest pomalowane, OK. I teraz tak, ja bym je przyciemnił tu, bym właśnie zrobił taki kompromis pomiędzy tym niebieskim i to bardzo klimatycznie wygląda. I na przykład bym je zostawił w ten sposób. A takie zdjęcie, gdzie nie ma w ogóle też twarzy ludzi, i tutaj nam widzicie, nie znalazło. No, on nie wie, że tutaj idzie postać, że to człowiek. Więc y, znów dodajemy Object. I zaznaczamy sobie tu pannę młodą idącą. Ona mię znajduje. No i bardzo ładnie zaznaczył. I teraz robimy dokładnie to samo, co wcześniej. Duplikacja i odwrócenie. I możemy sobie zaznaczyć to na 2024. Czyli tę moją maskę na tło. I w zasadzie tyle. Teraz tak. Oczywiście, przy tym zdjęciu, szczerze mówiąc, nawet nie wiem czym to robił. Być może bym zrobił dla przyzwoitości, yy, ale szczerze mówiąc, zastanawiałbym się, czy w ogóle zaznaczać to. Czy nie odpuścić, i bez tego też by się nadało to zdjęcie. Tak jak mówię, no można sobie bawić się jeszcze dodatkowo tymi suwakami, ale dla mnie tak jest ok. I w ten sposób mam yy, te zdjęcia. Teraz wam pokażę te zdjęcia przed i po. Więc tak mamy. Przed, takie jest po. To zdjęcie przed i po. Mamy zdjęcie czarno-białe teraz. Przed i po. Mamy zdjęcie kolorowe, czyli tu będzie lepiej to widoczne. Przed i po. I wygląda to tak. Widzicie, nie widać nigdzie, że te maski są nałożone, więc to jest spoko. A kolorki żywe, naturalne tu mamy znów. Tak było i tak, tak to wygląda po. Więc jest żywo, jest dużo szczegółów, ale dalej jest kontrastowo. Więc jest w porządku. Podobnie tu, ten główny postacie zostały rozjaśnione. Tu też mamy fajny klimacik zachowany. Takie zdjęcie też będzie troszkę bardziej jakby takie żywe, kontrastowe, intensywne. No, tutaj też nabrało klimaciku. Jeżeli chodzi o zdjęcie z błyskiem, to to wygląda tak. No, widzicie, przede wszystkim zwiększa się nam ten kontrast, intensywność, wyrazistość tych postaci. Przy tym zdjęciu, o, tutaj jest dobrze widoczne, bo tutaj te postacie nie są aż tak widoczne, a w tym wypadku jest to dużo czytelniejsze. No, i tutaj też mamy um, delikatnie tą obróbkę zrobioną, ale ten niebieski jest przyjemny. Tutaj fajnie wygląda. Widać tą różnicę świateł ciepło-zimno, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. No i tak wygląda zdjęcie, jeżeli chodzi o czerni biel. Więc jest to wszystko delikatne i całkiem tak um, subtelnie zrobione. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety. Linki w opisie. Już w najbliższy czwartek wjedzie kolejna rozmowa. Tym razem moim rozmówcą będzie Paweł Stec. Także zapraszam Was na y, rozmowę i wysłuchanie rozmowy z człowiekiem, który jest dosyć dobrze znany z forum fotografów ślubnych. A jeżeli chodzi o to, co było, no to możecie sobie zobaczyć film z akumulatorami Newell a wcześniej w czwartek wjechała moja analiza reportażu ślubnego.